Dziś kolejny raz pan prezydent potwierdza, że prowadzone są zaawansowane rozmowy na temat pozyskania nowego właściciela. Proszę na to wziąć pod uwagę, że dalsze kwestionowanie tego typu, że tak powiem, że dalsze kwestionowanie tego, że jest to potencjalny inwestor, w znaczący sposób osłabia negocjacje właściciela z nim. Moim zdaniem trzeba dać szansę koronie. Jeżeli nawet nie dojdzie do zawarcia umowy z tym inwestorem, którzy w tym momencie negocjują z panem prezydentem, to przecież jest jeszcze możliwa zaproponowana przez pana Krzysztofa Adamczyka inicjatywa lokalnych przedsiębiorców na zakup 51% akcji Korony. Mogą oczywiście zainteresować jeszcze inne podmioty. A w ostateczności, gdy nie dojdzie do sprzedaży Korony, po kilku miesiącach znowu potrzebna będzie jej pomoc finansowa, wtedy też będzie okazja do przedstawienia rezultatów restrukturyzacji tak zwanego planu naprawczego i etapu wchodzenia na ścieżkę finansowania przez miasto Korony w akceptowalnej przez mieszkańców wysokości. Często spotykali mnie ostatnio ludzie, pytali się, no dużo osób kibicowało oczywiście, ale Koronie, ale sporo osób mnie też pytało, że przecież Kielce to nie tylko piłka nożna, ale Kielce to też nie tylko Filharmonia, Teatr, Muzea, Kielskie Centrum Kultury. Pytanie, dlaczego tak dużo wątpliwości budzą dotacje przeznaczone na dotacje czy podnoszenie kapitału, ale w cudzysłowie dotacje przekazywane Koronie, a nie budzą takich wątpliwości dotacje przekazywane do Kieleckiego Centrum Kultury w wysokości blisko 5 milionów złotych, czy Kieleckiego Teatru Lalek w wysokości 2,5 miliona złotych. Kielce, moim zdaniem, to miasto dla wszystkich mieszkańców, a nie dla wybranych. Dziękuję.